Witam wszystkich na moim kanale podróżniczym, dzisiaj wybieramy się do Inowrocławia. Miejscowość uzdrowiskowa, wizytówką miasta jest Park Solankowy, gdzie znajduje się tężnia, termy solankowe, teatr letni i park linowy. Inowrocławskie tężnie mierzą 9 metrów wysokości i 300 metrów długości. Po gałęziach tarniny spływa solanka, dzięki czemu w powietrzu unoszą się specyficzne aerozole. Inhalacje wykorzystuje się w leczeniu górnych dróg oddechowych, nadciśnienia tętniczego i alergii. Na szczycie tężni znajduje się taras widokowy, gdzie możemy podziwiać panoramę miasta. Do zwiedzania jest również stała wystawa solnictwa. Powstała na pamiątkę 25-lecia zakończenia eksploatacji złóż soli w Inowrocławiu, wnętrze wystawy wyłożone jest solą kamienną, podziwiać możemy narzędzia górnicze, kapliczkę oraz windę górniczą. Zwiedzanie kończymy krótkim seansem filmowym o kopalni. Na ekspozycję zapraszam do Teatru Miejskiego. Niestety w tej chwili atrakcje są pozamykane z powodu pandemii COVID-19, ale obostrzenia są powoli znoszone i myślę, że niedługo będziemy mogli cieszyć się zwiedzaniem tego uroczego miejsca. Do Inowrocławia możemy się dostać szybko i wygodnie pociągiem, z Torunia i Bydgoszczy pociąg osobowy jedzie około 40 minut, a za bilet zapłacimy niecałe 9 zł. Z Poznania jedziemy już dłużej około 1,5 godziny, a cena za bilet wynosi 24 zł. Wysiadając na dworcu w Inowrocławiu, przechodzimy tunelem na drugą stronę i kierując się na prawo, pieszo dojdziemy do parku solankowego w niecałe pół godziny, lub możemy podjechać autobusem numer 10, bilet można zakupić w aplikacji SkyCash za 3 zł. Zachęcam do zwiedzania i oglądania mojego kanału.